Reklamy nie zawsze muszą wiązać się z olbrzymim wydatkiem i być transmitowane przed głównym wydaniem wiadomości, aby przynieść jakikolwiek efekt. Wystarczy ruszyć głową i stworzyć coś, czemu ludzie sami będą robić zdjęcia oraz filmy i udostępniać za darmo w swoich social mediach. Zapraszam Was na kolejną część 10 kreatywnych reklam w nietypowych miejscach. Numer 10. W 2015 roku McDonald's w Manili, stolicy Filipin, postanowił ukrócić to z reguły nieprzyjemne doświadczenie płacenia za przejazd autostradą i bramki na niej przekształcił w prowizoryczne McDonaldowe punkty drive-thru, oferując kierowcom nie tylko darmowe śniadanie z kawą, ale i darmowy przejazd. Numer 9. W 2009 roku producent żelu na opryszczkę Clirex w Izraelu umieścił 5-metrowy plakat przedstawiający nastolatka na ściance do wspinaczki. Jednocześnie poprzestawiał uchwyty w miejsca, w których zazwyczaj pojawiają się na twarzy, tworząc jedyną w swoim rodzaju iluzję problemów z trądzikiem. Numer 8. Puk puk, kto tam? Fantastyczna reklama pizzerii Papa John's, która chcąc o sobie przypomnieć w 2006 roku, poprzyklejała do drzwi swoich potencjalnych klientów miniaturowe makiety z dostawcą pizzy, tak aby po spojrzeniu przez Judasza wyglądał jak prawdziwy. Dzięki tej oryginalnej akcji obroty pizzerii wzrosły o ponad 80%, a wszystko to za niecałe $200. Numer 7. W 2011 roku w ramach kampanii reklamowej Hot Wheels na jednej z autostrad w Kolumbii zamontowano olbrzymią makietę pętli, która patrząc z boku stwarzała iluzję gigantycznego toru Hot Wheels. Z kolei w Meksyku po obu stronach autostrady postawiono makiety przedstawiające dzieci, dzięki którym mogliście poczuć się, jakbyście sami byli tylko zabawkami. Numer 6. Z kolei w 2009 roku firma Gillette postanowiła wypromować swoją maszynkę Fusion Power, przyczepiając jej ponadwymiarową wersję do rolby oczyszczającej lód w przerwie meczu hokejowego w Nowym Jorku. Całość sprawiała wrażenie, jakby to właśnie maszynka goliła lód i zostawiała go błyszcząco gładkim. Numer 5. Organizacja charytatywna ASIMA, chcąc wypromować ideę edukacji dzieci żyjących na ulicy, wśród zamożnych mieszkańców Mumbai, przekształciła wszechobecne studzienki kanalizacyjne w kolorowe liczydła. W ten sposób szkoła została przeniesiona na ulicę. Akcja miała miejsce w 2008 roku. Numer 4. W ramach kampanii Przyjaciół Ziemi w Hongkongu na wieczkach do kubków zostały nadrukowane samochody, za których rury wydechowe służyły słomki do picia. Pokrywki były rozdawane za darmo w przydrożnych straganach. Kiedy ludzie z nich pili, wyglądało to jakby pociągali toksyczne spaliny bezpośrednio z pojazdu. Napis na wieczkach głosił: zanieczyszczenie jest bliżej niż ci się wydaje. Numer 3. Na genialny sposób zareklamowania swojego produktu wpadł producent noży Henkel. W 2007 roku we współpracy z jakąś książką kucharską nadrukowywał na jej boku zdjęcia warzyw, dzięki czemu jej posiadacz miał wrażenie, jakby warzywa były pocięte z niesamowitą precyzją. W jaki sposób? Załączone zakładki w kształcie noży Henkel z pewnością to sugerowały. Numer 2. Western Union w Hongkongu, aby zobrazować najszybszy sposób na przesyłanie pieniędzy, na taśmach w supermarkecie nakleił zdjęcia banknotów, które dzięki poruszającej się taśmie wyglądały właśnie jakby w kilka sekund przechodziły z ręki do ręki. Numer 1. Zabierz je ze swojego psa. Głosił napis na olbrzymiej reklamie sprayu na pchły i kleszcze na podłodze jednego z budynków w Indonezji. Patrząc z góry, przechodzący po reklamie ludzie sprawiali wrażenie właśnie pasożytów oblegających drapiącego się psa. Okej, i tym swędzącym jak nos pod maseczką akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście poprzednie z tej kreatywnej reklamowej serii. Zapraszam Was jeszcze na mój prywatny Instagram Życie na Filipinach oraz inne kanały na YouTube Chiński Ekspres z gadżetami oraz Paulis Sausage z animacjami. Ja się z Wami żegnam, do usłyszenia już w kolejnym odcinku. Cześć!